Mana, po stronie prawej, w kolorze niebieskim, jest Grzegorz Mama. Jego przeciwnikiem natomiast jest Solar, Korea kontra Polska. No, to Grzesiu, dawaj. Witam was również w Niemiec, witam was serdecznie na YouTubie z niemieckiej piwnicy Krefeld, Niemcy, Alter Innerstrasse, tylko nie pamiętam dokładnie numeru, ale wiem, że Alter Innerstrasse, tak. No dobra. Niech będzie, lecimy z tym. Mamy pylonika ładnie z przodu, fajnie ustawionego. Do tego wszystkiego dronistrza pierwsze się pojawiają od Solara. I za chwileczkę będziemy mieli ekspansję przy 17. Dokładnie tak, jest i expa. Mana tak ma energy, byłoby fajnie, mana nie zdąży zablokować ekspansji. Szkoda, że chwileczki wcześniej nie wysłał tego. Byłoby idealnie blokować to chociażby na chwilkę. Więc meczyk numer 2 w grupie B, który ja wam pokazuję, a ogólnie zaraz zobaczmy, jak reszta gier tam wyglądała. Zerknijmy. Mana TLO 2 do 1, dobrze. Solar Optimus 2 do 0, Bane Shadow 2 do 0, Namshar Yogo 2 do 0, więc Mana jako jedyny stracił mapę. Co oznacza, że w tym momencie jest na czwartym miejscu. Plusem jest to, że awansuje, ale awansuje do drabinki przegranych. Jakby tak to się zakończyło. Najlepsza dwójka wychodzi do drabinki wygranych, idzie na górną część brakietu. Kolejna dwójka, trzecie, czwarte miejsce idzie na dolną część brakietu. Więc byłoby fajnie dostać się na te drugie miejsce. W ogóle tak jak patrzę, to jest ciekawe, bo Lambo i Stefano zajęli pierwsze i drugie miejsce, a Zest był trzeci, czwarty był Hamster. Więc Zest nie może popełnić żadnego tutaj najmniejszego nawet błędu. No i też byłoby fajnie nie trafić na Zesta w drabince przegranych zbyt szybko i bym powiedział sobie szczerze, zbyt wcześnie. Bo to by raczej no, mogło zaboleć, na niego się trafić. Ale chyba, że ktoś ubije Zesta, wtedy byłoby zabawnie. No dobra. Podaję adres, żeby wysłać pomoc. Hilfe. Nie no, kiedyś jak będzie finał na głównym streamie, to wpiszę hilfe, Niemcy mnie zamknęli w piwnicy. Każą pracować. Okej, dobra, speed na lingach jest, kolejne dronki się pojawiają. Na dodatek ekspansja już kończy się robić. Mamy godzinę, 10 godzin, 18 minut, stream jest online, więc już troszeczkę czasu tu trwa. Przypominam, że mecze many będą leciały no po prostu jeden za drugim. Raczej tutaj żadnego większego opóźnienia nie powinno być. Nie będą kazali czekać, żeby reszta wystartowała, bo zdają sobie sprawę, że środek nocy nas zastanie, zanim skończymy to grać. 7 BO3 pokażemy. Czyli minimum 15 map many dzisiaj pokażę, bo gdyby wszystko się kończyło 2 do 0, to byłoby wtedy 14 map, a już jedna jest dodatkowo, 2-1 to spoko. Dobra. Ucieczka adeptką, nic wielkiego się tutaj nie udało zrobić. No byłoby fajnie, jakby mana jednak wygrał teraz. Ogólnie dla nas byłoby dobrze, gdyby na przykład TLO... Na kogo teraz gra TLO? Poczekajmy. TLO gra na Namshara. Jakby TLO z Namsharem teraz wygrali, a mana z Solarem, to byłoby ok. To byłoby też dobrze? Niedobrze? No nie wiem. Będziemy myśleli dalej. Mana musi uważać na Namshara, bo Namshar ostatnio jest w formie. Zajął które? Drugie miejsce? WCS w Challengerze? Na pewno awansował do top 4 Challengera. Nie wiem, jak to dalej wyglądało, więc tu trzeba uważać. Mi się ogólnie ten nowy system bardzo... On mi się podoba na papierze, bo to fajnie wygląda. Dużo gier, w szczególności jeżeli byłoby czterech Polaków, to cały czas przez pierwsze dwa dni bym pokazał polskich graczy. Ale trzeba tu uważać na to, że... Trochę nie tak to się zaczęło. Zaczęło się z półtora godziny opóźnieniem. To jest męczący system. I tyle powiem. Okej. Niemcy zamknęli w piwnicy. Jak płacą w euro, to streamuj, nie marudź. Chciałbym oficjalnie powiedzieć, iż Take TV nie płaci mi za komentowanie tej imprezy. Nie dostałem również zwrotu za przelot, nocleg, ani nic. Broń Boże. Byłoby za dobrze. Dwa harwestery zabite? Ożyj nie! Takie ładne było amerykańskie. Aja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 j. Szkoda. Przydałby się jakiś parasol bezpieczeństwa nad tym Oracle, żeby jakiś Protoss no jednak bronił go.
Szkoda, szkoda przede wszystkim dlatego, że mógłby dalej harasować. Mógłby stawiać gdzieś Stacy Swordę, byłoby mu bezpieczniej. I tyle. A próba przebicia się, mana tu pilnuje. Nie tym razem, panie kolego. Dwójka centry przegoni. Nie ma możliwości przebicia się z tej strony, od dołu też nie ma takiej najmniejszej opcji, więc powoli, spokojnie, jest na razie dobrze. Jest na razie bezpiecznie, zerknijmy, co się dzieje z tyłu. Robotic Facility się nam pojawiło, no to dobrze. Speed na Roachach, do tego Hydralicki, ma na ruszy teraz, żeby zaatakować i co zrobi? Podniesie Roacha i to ubije. To mi tak bardzo przypominał, był taki okres w Heart of the Swarm i w Wings of Liberty, gdzie właśnie, jeżeli ktoś chciał zagrać Roacha, to miał problem, bo Feniksy to podnosiły. Więc Roachiki są teraz darmowe. Roachiki darmowo oddane. Co się podoba, ale dlaczego te Roachy wyszły? Wszystko chodziło o to, żeby kupić sobie dodatkowe minuty, żeby kolejny Queen się pojawił, żeby kolejne spory dostawić, coś w tym stylu zrobić. Okay. Udało się Owka zabić, supply bloka jednak nie ma, uważajmy na całą resztę gdzieś tutaj z tyłu, bo Lingi czekają. I teraz pytanie, co te Lingi będą w stanie wykombinować? Próba przebicia się do środka, mana jednak blokuje. Dwójka Sentry i Zelot mówią ewidentnie nie, 6 Harvesterów zabitych, ładnie. Atak na dole, na szczęście jest Shield Battery, który powinno pomóc i pomaga. Zauważmy, że Lingi nie mają żadnych upgrade'ów, więc takie gryzienie trochę dłużej im tutaj zajmie czasu. Ale ogólnie jestem z Homestorka, zawsze byłem szczęśliwy i zawsze byłem zadowolony, że mogę to komentować. Komentuję od 6 edycji, czyli to już jest moja 11 edycja Homestorka, którą komentuję. I do tego trzeba dołożyć mniej więcej tyle, że to moja 5, kiedy jestem na miejscu. 5 raz, kiedy jestem na miejscu w Krefeld i stąd komentuję Mana Take, Mana Energy. Na czatku można pisać jak najbardziej. Znowu wlot gdzieś to jest, zobaczcie, że gazu nie wydobywa, więc w sumie dobrze, no jak nie chce wydobywać, to niech spada. Nie, żyj. Pytanie. Zobaczcie, jakie straty. Mana stracił 2 zloty, adeptkę i Oracle. To Oracle szkoda, że padło. Zerg troszeczkę więcej tego wszystkiego u Zerga popadało, no i w sumie dobrze. Oj, niebezpiecznie, tu było do podnieść. Jakby mana zauważył te wszystkie drony, no spokojnie ze dwie mógł podnieść. A jakoś świnka tylko raz była, no tak, świnka była tylko raz. Jeżeli uzbieram ten cel, co jest teraz ustawiony, to w przyszłym następny Home Story Cup załatwię świnkę. Jeżeli uzbieramy ten cel, co jest ustawione. Spokojnie. Tylko nie przez cały turniej, bo się przygotuję na finały. Jak za pierwszym razem. No i co? Oho. Phoenix Storm, szarża na zelotach. Czas na Immortale, okej. Okay. Nie no, mana bo tutaj bardzo fajnie harasował przeciwnika. Najważniejsze jest to, że nie pozwolił mu za bardzo wyjść nigdzie. I tyle. I o to chodziło. Nie pozwolić mu się ruszyć. My czekamy na Stormy. Trochę mnie zastanawia to Spire, no na pewno to nie będą mutaliski, czy powiem tak, to nie będą mutaliski. To powinno się zmienić w Greater Spire, jak tylko Hive skończy się robić. To tu powinno dojść oczywiście do wymiany technologicznej, tak sobie to powiedzmy. Albo raczej ewolucji, jak ten Storm Grzesia jeszcze się tworzy. Nie, już jest gotowy, no to spoko, no to jest bardzo dobrze w takim razie. Po prawej stronie próba zabezpieczenia się. Tutaj widzę, działa są dostawione. Nie. A waga. Probę przestawił naprzód. Nie, myślałem, że probę jakoś przestawił w śmieszny sposób. Próba wbicie się od tyłu. Immortale z centry powinny to. Oj nie, strać tych immortali, mama! Grzesiek, niech to żyje. Uwaga teraz na Banelingi. Gdzie są stormy? Już się turlają Bane'y. Bane'y rozbiły się. O mój Boże, ale to będzie bolało. Nie będzie bolało. Nie wbił się do środka. A co z tymi immortalami? Chyba trochę za dużo immortali padło, dobrze mówię? Nie, żaden immortal nie padł. To mi się podoba w takim wypadku, jeżeli immortale nie popadały. Mana teraz próbuje pogonić Solara. Tylko niech tą ekspansję nie... Niech o tej ekspansji nie straci. Bo trochę głupio by było. Powiem tak, to mogło się skończyć dla Many tragicznie. Widziałem Bane'y z jednej, widziałem Lingi z drugiej.
Nie zadziałało. Nie zadziałało to jak trzeba. Więc w sumie jestem na tak. Nie wiem jak wy, ale ja jestem jak najbardziej na tak. Okej, okay. Upgrade dla deptek. Deptek? Dla lingów będą szybciej gryzły. Widzę, że koruptory zaczynają się pojawiać. A Broodlordy? No mogą w każdej chwili być. Mana niestety na to w tej chwili nie jest przygotowana. Uwaga na Bane'y! Podnieś jak coś swoje High Templary, nie trać ich! Dobra, zrobił Archona. Bo High Templary podnieść, ale wtedy by Echo stracił. Ta. Znowu się turla Grześ. No, mogłeś podnieść to i byś nie stracił przynajmniej tych jednostek. Tych dwóch zylotów u góry Lingi próbują się wbić. Tu jeden storm to przegoni. No niestety Broodlordy zaczynają się pojawiać. A co na te Broodlordy? Oczywiście Feniksami coś tam można je połaskotać. Gorzej jest z Hydrami. Większym problemem jest... Mówiłem tak, Blinkiest i Stalki. Dużo Stalków tu trzeba będzie. Oczywiście Stormy będą musiały rozwalić to. Tylko tak... 8 Broodlordów się tworzy, tak? Dobrze ja widzę? Tak. Za dużo Broodlordów dla mnie. O w cholerę, za dużo Broodlordów i brak harasu polskiego gracza. Pojawia się jakiś tam Warpism. Prawą stroną Feniksem mogą przylecieć, no ale co one tu... No tu mogłyby trochę drodzenek wycisnąć. Tylko nawet jeżeli zaczną się tym zajmować, no to... To co Solar za chwilę zrobi z maną. Wolałbym na to wszystko nie patrzeć. Już Broodlingi się pojawiają. Biedny Immortal za chwilę zostanie zabity. No jeszcze przez chwileczkę się tutaj podtrzyma. Czekamy na Stormy. Jeden jest. Mothership by się bardzo, bardzo przydał Polakowi. Przynajmniej trochę tej jakiejś obrony by było. U góry na razie wybronione. To jest dosyć ciekawe. Poleciały Stormy. Zobaczcie jak to wygląda, że Feniksy nawet coś tu były w stanie walczyć. Kolejne Stormy lecą i przy okazji Broodlordy obrywają. Tutaj Solar musi na to uważać bardzo. Feniks od Daunie, to są zloty, one się wbiją do bazy. Kolejne Stormy lecą, zobaczcie, Hydry są już na do ucieczki. Po prawej stronie pojawiły się Blink Stalki. No i Feniksy walczą aktualnie z Broodlordami, co jest dosyć zabawne. Ale Stormy są potrzebne, jeżeli... O mój Boże, mana to zrobi. Mana to zrobi, mana to zrobi, mana to zrobi, mana to zrobi! Wybronił się! Grzesiek się wybronił! Ja pierdzielę! Chyba myślał Solar, że pójdzie tymi Broodlordami wsio i ubije go! Tylko szkoda, że tej zloty się cofnęły. Chyba jakiś aim był. Ja nie wiem, Solar chyba... Ja nie wiem, co Solar zrobił. Wyłączył myślenie, to akurat będzie bolało, bo no, wiemy, że już jest upgrade dla Lingów, więc to będzie mega szybko wszystko gryzione. Mana raz jeszcze próbuje zaatakować, duża ilość immortali, do tego wszystkiego High Templary będą z przodu, więc czekamy na Storm. 14 harvesterów zostało zabitych, to jest pojedyncze działo, to jest ciut za mało, prawie wbił mu się do środka. Mana musi coś tutaj rozwalić, mana musi coś tutaj zrobić. Niedobrze, Grzesiek się teraz cofa. Jakiś Storm, jest jeden. No właśnie, same Lingi raczej z tym nie wygrają. 17 harvesterów padło, obroni XP. Ale nie ma tak, nie ma tak łatwo. Chociaż, słuchajcie, to są Lingi Banelingi. Jeżeli będą dobre Stormy od many, to ta armia przestanie istnieć. Grzyszek za chwileczkę powinien zobaczyć przeciwnika, widzi, że coś tutaj przechodzi. I co, idzie na jakąś wymianę baz, expa za XP. Można byłoby spróbować, ale by się teraz Oracle gdzieś przydało. Próba zagryzienia ekspansji. Niestety to się uda. No i mana musi teraz sam przeciwnikowi rozwalić XP i tyle. Nie ma przydać. Poleciały Stormy. Powiem tak. Armia many, mimo że jest większa od Solara, po prostu jest mega mocna. To jest mega mocna kompozycja. Force Fieldy jeszcze tu mogą oczywiście polecieć gdzieś, więc... Bane muszą trafić. Jest 7 Broodlordów, ale nie wiem, czy będzie w stanie dojść Solar do tych 7 Broodlordów. Czy będzie to w miarę na czas? Czekamy na Stormy. Uwaga, ktoś się wbił do środka. Pojedyncze Lingi. No Grześ, no do cholery jasnej. Dajesz sobie zagryźć, kiedy tam zeloty obok gdzieś stoją. Kolejna expa zniszczona. Wydobycie na korzyść Solara już nie będzie. No i kolejna porcja Broodlordów. Gdzieś one tutaj są? Na razie ich nie ma, ale wiecie co? Przy takiej ilości Archonów te Broodlordy to sobie mogą. Dobra, wyczyścił. Cała armia by się Polakowi przydała. Archon pojedynczy naprzód, żeby na nim się tutaj przeciwnik rozbijał. 7 Broodlordów w produkcji. Czekamy na te Stormy. Nie wiem, czy mana sobie teraz z tymi Broodlordami poradzi. Ile ich będzie? 6-7 sztuk.
no niebezpiecznie. Gdzie one w ogóle są? Gdzie są te Broodlordy? Od dołów padają. Gdyby jakiś blink pod to był, no nie będzie na pewno łatwo. Poleciał pojedynczy storm. No i teraz na górę możemy się wbić pod tą expę. Spróbować zniszczyć, może nawet w ostateczności jakiś mass recall zrobić, albo coś w tym stylu, albo chociażby Mothershipa, Grzesiek by się przydał. Uwaga u góry, na aha, tam nie wiem co, Feniksy mogą kombinować, ale teraz nie zadziała. Jest blink pod Broodlordy! No i teraz Broodlordy mogą sobie pomachać co najwyżej, bo mana je pięknie zestrzeliwuje, ale cały czas Polak ma większą armię. Jeszcze zostały dwa Broodlordy, trzy Broodlordy, przeszedł najmocniej. Trzeba się z lekka cofnąć, gdzie są stormy? O mój Boże, nie ma stormu. Mana nie ma stormów, musi się cofnąć, bo został tutaj po prostu zalany tą armią. Brakowało High Templarów. Bez High Templarów ani rusztu. Ajaja, jest Mass Recall. Szkoda tego eko, co u Polaka ginęło, ale zobaczcie. 40 do 55 ilości harvesterów. Armia, którą posiada Solar, w F2. F2, tu poszło F2. Dziękuję Bogol za host, ale tu poszło F2, co jest dużym problemem. Gdyby on teraz w mainie mu siedział. Energia na stormy jest? Jest. Jest energia na stormy, więc o to mniej więcej chodziło. Czekamy teraz na te stormy. Pojedynczy poleciał. No jak już mówiłem, blink pod Broodlordy. Trzecich pod, zostały dwa Broodlordy. Kolejny storm, ta armia musi uciekać. Jeszcze jedne stormy lecą na dole. Mana próbuje to wyczynić. Archony będą teraz na przodzie. Broodlord ostatni jest. Transfuzje tam poleciały. Trzeba się go pozbyć. Zabij Broodlorda. Kill him. Mana Grześ. Zabij go. Zabij. Schodź w jego stronę i ubij tego Broodlorda. Dzięki. Mana wygrywa pierwszą mapę. Yes. Pierwsza mapa dla mamy. Co ten Grzesiek, to ja nie wiem. Po stronie lewej, w kolorze niebieskim. Mamy man. Jego przeciwnikiem natomiast jest Solar. Mana prowadzi Solarem 1-0. Więc fajnie. Bardzo fajnie. Ktoś chce załatwić, że ma autograf Bonkola. Spoko, załatwię autograf Bonkola. Dawidek, będę załatwiał autografy twoje, będę sprzedawał po 100 zł. Dzielimy się 40-40. 20% idzie na głodne kotki. Dobra, lecimy z kolejną grą. Ja muszę trochę odsapnąć, bo moje serce tego nie wytrzymie. Zaczęliśmy, 10 godzina, 10 godzin 36 minut, stream już trwa. Ostro. Tak zwanie naprawdę, naprawdę ostro. Jeżeli chodzi o teoretycznie o pierwszy miał się rozpocząć, ma się rozpocząć ostatni mecz, ale ja w to nie wierzę, że o pierwszy się rozpocznie ostatni mecz. No nie ma takiej opcji. I już. Trzymamy kciuki za Polaka. Jeżeli Mana wygra z Solarem, będzie miał już dwie wygrane. W tym, co jest bardzo ważne, w tym wszystkim jest bardzo ważne to, że będzie miał wygraną, gdyby dał radę, na Solara. Jednego z faworytów do wyjścia z grupy ogólnie. Więc wygrana na Solara, to potem jeszcze przydałoby się tylko na Solara i na TLO, to potem jeszcze tylko wygrać z Yogo i z Shadownem i się jest w kolejnej fazie. Co najwyżej będzie się w spokoju będzie się walczyło o to, żeby wyjść z drugiego miejsca, albo z pierwszego, które daje drabinkę wygranych, a nie do drabinki przegranych spadać. Jak tam kolejne mapy wyglądają? Zerknijmy. Jogosz przegrywa 0-1 z Shadownem. Namchar 1-0 prowadzi z TLO. Bany prowadzi z Optimusem. To nas nie powinno w żaden sposób dziwić. Okej. Okay. Dupnij sobie monsterka. Coś wam pokażę. Ta lodówka jest pełna Red Bulli. Od dołu do góry. Ta lodówka jest pełna Red Bulli i te Red Bulle są dla mnie darmowe. Mam czarną opaskę, więc mogę ich brać tyle, ile tylko chcę. Nie chcę, bo umrę. Wypiłem jednego do tej pory. Pikawa padnie. Dobrze, Twilight Council ze strony Mane. Postaw jakiś Dark Shrine, zrób proxy detek i nie będzie takiej opcji, co nie? Blink, prawda? To ciekawe. Czy są różne smaki Red Bulli? Tam jest zwykły, standardowy, ale w tej małej lodóweczce po stronie od tam, tej malutkiej Red Bulla, co widzicie, są różnego smaku. Widziałem na 100%, że jest cranberry, ale są też inne.
są też inne. Dobrze, Blink i Stalki. To może być ciekawe. 4 gatey ze strony many. 4, nie, 3 gatey ze strony many i Stalkami będzie chciał się tutaj przebić. Jakby. A tutaj ubije Lingi, co jest ważne. Chyba te Lingi kolejnych Stalków nie zobaczyły. Jeśli się nie mylę. Ja kiedyś pamiętam, że na Homestorka wypiłem ich z 6 jednego dnia. Nie polecam. Następnego dnia byłem z włokami. Roach Warren postawione. No, ciekawy mnie. Teoretycznie Blink, Stalki, Roachy powinny kontrować, chyba jeżeli nie będzie tych Roachy za dużo. To wtedy jest szansa to skontrować. Mam nadzieję, że sobie na to poradzi. Że tak sobie Polak poradzi. No i co? Rusza. Przydało. Oho, jest proxy pylon po lewej stronie. Może Gate'a by jeszcze postawić, żeby tutaj warpować te jednostki. To byłoby fajne. No i Stalki na razie ruszają. Czy wie Solar, co się dzieje, czy nie wie? 16 linków, dobra. Solar wie, co się dzieje. Kolejny pylon postawiony jeszcze bliżej. O tym pylonie jak najbardziej Solar już wie, więc mana będzie tutaj chciał olinować. Niestety pylon został zniszczony. Jest jeszcze jeden tam gdzieś na dole, tu są warpowane te jednostki, trochę niebezpiecznie będzie. Fajnie byłoby XP zniszczyć, ale będzie ciężko. Będzie bardzo, bardzo, bardzo ciężko tutaj. Blink, dobra, Queen zniszczony jeden, co teraz z tymi Lingami? No to był Blink taki, wiecie, bardzo ofensywny. Przydałoby się te dwa Stalki uratować, ale fajna kontrola ze strony many. Ma mniejszą armię od przeciwnika. Rozwalenie XP dużo mu tutaj nie da, pamiętajmy o tym, to wiecie, XP nawet jeżeli padnie, to co z tego? Nie, 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 nie! O kurde! No i master plan, nie powiem co, gdzie trafił i kogo trafił. Supply block umane jak najbardziej, więc może co najwyżej pokarasować. Ten atak całkowicie Polakowi nie wyszedł. Ekspin raczej nie zniszczy. Musi teraz oczywiście atakować, uciekać. No spróbować zniszczyć jak najwięcej tych jednostek, ale łatwo nie będzie. Także mu się to opłaciło. 41-32, a Solar, zauważcie, cały czas w armię inwestuje. Trochę harvesterów sobie dorzucił w międzyczasie. No to wygląda mocno na GG. Oj, to wygląda bardzo mocno na GG. Do tego jeszcze LR, zaczynają się dronki pojawiać. Jakby tak spróbować dysruptory? Nie, no dysruptory nie, no o czym tutaj mówimy. Albo kolos, też nie, o czym mówimy. Plusem many jest to, że przynajmniej tej armii nie stracił. No tyle jest dobrego. Okej, War Prism. No i teraz przydałoby się oczywiście pokarasować. Ktoś pisze na czacie, że pilnuj, pokazuj, komentuj mecz, a nie pokazujesz lodówki. Słuchajcie, to jest Home Story Cup. Tutaj się pokazuje lodówki, stół do pokera. Graczy, włosy dziewczyn. Nie wiem, czy mieliście takiej dziewczyna, która ten emblemat zergów miała na włosach z tyłu. Nie namalowany, po prostu wycięty emblemat zergów. No, wyglądało dosyć ciekawe. Nie ma wjazdu do środka. Mana oczywiście olinuje, jakby ktoś tego nie zobaczył. Tutaj dosyć dobra sytuacja, bo udało się trochę tych lingów zabić. Mana wie, że musi zolinować i wie, że musi wygrać to sposobem. Takie bezpośrednie starcie nie ma szans wygrać. Po prostu nie ma opcji, żeby wygrał bezpośrednie starcie teraz z przeciwnikiem. Shield Battery. No, mówiłem sposobem. Więc Shield Battery z tyłu postawione, ale zerk i tak wydaje się bardzo mocny. Nie no, Shield Battery będzie bardzo ciekawą opcją. Bajle poleciały, nic nie trafiło. Ciekawe, czy będą kolejne Shield Battery gdzieś stawiane. W międzyczasie jest próba przygryzienia się. Mana dostawia sobie jeszcze pylona. Jest GG, no to wiadomo, że się już nie uda. GG, więc mamy 1 do 1. No i czas na kolejną grę. Po stronie lewej jest Mana. Po stronie prawej jest Solar. Tą grę Magro dał radę wygrać Mana, ale no nie było tam na pewno łatwo. Olina Solar wybronił bardzo, bardzo dobrze i to się liczyło. A jak ktoś chce mi dotrzymać towarzystwa dzisiaj, to ja wam bardzo gorąco dziękuję. W sumie to ja nie wiem, która jest godzina, czy jest ciemno, czy nie jest ciemno, jak siedzę w piwnicy. W piwnicy zawsze jest jasno, jeżeli ma się oświetlenie odpowiednie, a tym razem jest. No i co mogę jeszcze powiedzieć tutaj dobrego? Chyba nic takiego. Chyba nic już więcej do powiedzenia nie mam.
padło dzisiaj ważne pytanie o to, co było do jedzenia, bo dużo osób się o to pytało, bo zawsze na Homestorka jedzenie jest ważne. Otóż rano była bieda. Były jabłka i były banany. No to akurat było fajne. Dodam 4 jabłka i 2 banany. Oraz, uwaga, chleb z masłem solonym. A nie żartuję, chleb z masłem solonym to było śniadanie. Na obiad były wrapy. Takie tortille wrapy z tuńczykiem. Były jedne, drugie były z całkowicie wegańskie, powiedzmy sobie, wegetariańsko-wegańskie, o tak. Nie polecam, no a potem nas zamordowali. A potem dali chili con carne. Biorąc pod uwagę, ja wiem, jak ja się zachowuję, to umieramy. Chili con carne w piwnicy bez przewiewu, jak tak można? Niemcy po prostu nie mają serca i duszy. No dobra. Ja osobiście myślę, że ktoś po prostu zapomniał znieść dżemy, bo zwykle jeszcze dżemy były. Najnormalniej na świecie ktoś dżemów nie zniósł. Mamy speed na lingach u Solara. Mapa podobno Dreamcatcher dosyć dobra dla Zerga. To trzeba przyznać, tu Zerg jest szczęśliwy, żeby się wbijać. Jutro będziemy mieli o 13 Elazera. Tak, o 13 Elazera. Muszę zobaczyć, jaką grupę ma Elazer. No, nawet jeżeli Mana by przegrał tutaj z Solarem 2-1, dosyć ważne jest to, że jak ktoś urwał mu mapę, to też się liczy, żeby urywać tym najlepszym graczom mapę, no, ale strata u TLO to nie była dobrym pomysłem. To jest tu na akurat pewne. Po tej grze Mana będzie grał z Namsharem. Z Namsharem będzie trochę niebezpiecznie, to muszę tu przyznać. Później Mana zagra z Shadownem, to powinna być wygrana. Mana nie może z Shadownem przegrać, z Yogo nie może przegrać. Mana bany na pierwszą 15 jest planowane. Czy będzie o pierwsze 15 mana kontrabany? Tego jeszcze nie wiemy. To cancel chrono boostowane, czas na upgrade dla adeptek. Były stalki, były feniksy, były stalki. I teraz będziemy mieli adeptki. Jeżeli chodzi o Homestore Cup, tym razem nie było żadnych kwalifikacji. Nie robili kwalifikacji. To jest akurat dobre. Linki były w środku, nic nie zrobiły. Teraz były tylko już na zaproszenia, bo i tak dużo ilość graczy rezygnowała, trzeba było załatwiać. Więc po prostu wszystko na zaproszenie poszło. Fajnie to jest zastawione. No nie strać tych jednostek, nie strać już nic więcej. Kirim? No i spoko. Trochę poskautował ten link. To jest upierdliwe, bo może się przygotować i przygotowuje się. Baning jako odpowiedź na adepki to jest zawsze coś przyjemnego. Dla Zerga. Będzie próba przyjęcia ekspansji. Pamiętajmy, że dosyć wczesną Solar sobie trzecią przejął. No i co? Czekamy na trzecią manę. 20 lingów w produkcji. No nie wiem, czy te adeptki same wystarczą na taką ilość lingów, które robi aktualnie sobie Solar, żeby to wybronić tą ekspę. Będzie trochę zabawy. Przydałoby się oczywiście dobrze ustawić. Gorzej, jeżeli z Bane'ami by się tam oczywiście wbiły. Na razie chyba jednak jest defensywa. Gdzie jest ekspansja? Grześ, czy to miała być tylko udawana ekspa? Dobra, armia Polaka się zbiera. Zauważmy jedną rzecz. Solar, większe eko, większa armia. Na razie postraszenie i ucieka. Bardzo mądrze. Bardzo mądrze, bo jakby tutaj wskoczył, to by te Bane i Lingi go zażarły. Całkowicie. Kolejny pylon. Gdzie mamy expa? Jest expa. No i byłoby fajnie, gdyby Mana trochę jednak poharasował przeciwnika. No i zauważcie, co teraz będzie robił Solar. Spróbuje zalać przeciwnika Lingami. Będzie próba zalania. Razem z biciem się z Bane'ami. Tutaj Mana niestety wpuści jednostki do środka, jeżeli Bane'lingi tamtędy wejdą, a tych Bane'lingów będzie sporawo. Chyba, że zdążyłby tu się jakoś zastawić, ustawić. Uwaga teraz, Grześ, Bane'y idą, trzeba splitować jednostki. Bardzo dobrze, że przy okazji była ta ucieczka adeptkami, ale ajajaj.
To będzie bolało, wszystko zostanie zagryzione. No niestety złapali go tutaj. Kolejne adeptki są dorzucane, żeby się bronić. Co mamy na dole? Mamy archony tutaj? Tak, są archony, więc no archony trochę przynajmniej pomogą. W sumie archony z tymi lingami powinny wygrać, ale ekspansja będzie zniszczona. Tak, archony sobie powalczą, ale expy trzeba się pozbyć. No i mana traci ekspansję, to boli. Nie trzeba wrócić do harasu. Nie no, ale archon do harasu, kiedy są tylko lingi i kminy, zawsze spoko. No właśnie, guru, czy dostanę odpowiedź od ciebie, że czy będziesz na moim imprezie, czy nie? No nie trać. Plus jeden do ataku na lingach było, tak, jak najbardziej. Więc cóż, queeny będą przeganiały. Niedługo hydry powinny się również pojawić i znowu blokada ekspansji po raz kolejny. Mana widzi, że nie bardzo ma tutaj szansę cokolwiek zrobić więcej z zajmowaniem ekspansji, więc dorzuca sobie szarże na zelotach. Kolejne archony tworzy. Będzie miał więc 4 sztuki. Tu z przodu byłoby fajnie, jakby jednak coś postawił do obrony, na przykład stalka, jakąś adepkę jeszcze dodatkową, cokolwiek, żeby tu za dużo tego nie stracić, a z dołem trzeba się po prostu wbić. Jeżeli ten pushman nie zrobi jakiejkolwiek, jakiejś większej krzywdy, nawet push z dwóch stron, no to jeden wielki ząg. Tyle można powiedzieć. Będzie tu jeden wielki ząg, ale nie widzę, żeby cokolwiek był w stanie zrobić tutaj grzech. Na pewno nie w bezpośrednim starciu. Dobra, atakowana ekspansja od góry też będzie się wbijał. Tu akurat zobaczmy, że żadnej armii do obrony nie ma. No i jest dosyć ciekawy, prawda? Atak dwustronny, zlot z przodu, archonik gdzieś tam z tyłu. Tak, zostawił archony samopas, żeby one się zajęły tutaj aktualnie lingami. No nie do końca to wyszło jak trzeba. Obawiam się, że pola, chociaż może jeszcze nie został rozmontowany do końca. Tylko teraz tak, potrzeba tych archonów, tak? Nawet jeżeli byłby archon, to tu jest problem, bo jeden się właśnie przyblokował i nie ważył. 4 dronki zabite, o to jest tyle co nic. GG 2-1 wygrywa teraz Solar. Solar się chyba obudził po tej pierwszej przegranej mapie. No i wpierdził Grześkowi dalej. Wielkie dzięki za uwagę na YouTube. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnej grze Manny Minion.